Nazywam się Emil Ławecki. Michał Dębiński. Wspólnie z Michałem zaśpiewaliśmy dzisiaj, wydaje mi się, piękny koncert. Było bardzo dużo ludzi, wszystkim się podobało. Dla takiej publiczności jak najbardziej warto śpiewać. Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz się z taką publicznością. W ogóle życzymy sobie tego, żeby w przyszłości w naszym zawodzie spotykać się tylko z takimi reakcjami, bo to jest naprawdę nie tylko budujące, ale i po prostu przyjemne. Generalnie, kiedy już zaczniemy śpiewać, kiedy już muzyka się rozpocznie, okazuje się, że odbiór jest bardzo żywiołowy, że nagle okazuje się, że wszystkim się podoba, że to jest fajne, że ludzie to lubią, że można tak pięknie czarować głosem, że można śpiewać takie dźwięki. Natomiast problemem największym jest to, że muzyka operowa, operetkowa jest strasznie niepopularna w naszym kraju i bardzo mało jest jej w mediach, dlatego ludzie nie wiedzą nawet o tym, czy tak naprawdę to lubią, czy nie lubią. Po prostu dopiero przychodząc na takie koncerty dowiadują się, że to jest coś naprawdę, naprawdę fajnego, że to jest coś naprawdę dla ludzi, że to jest naprawdę do posłuchania i że to jest kawał fajnie spędzonego czasu. I proszę o maleńkują noc, szła za nimi Mariuma. Studiujemy na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Mamy plany pracować w teatrach operowych, mamy plany śpiewać na największych scenach operowych na świecie. To jest nasze marzenie, to jest nasz cel i staramy się je realizować jak tylko można. Już będąc na studiach, mamy pierwsze debiuty na dużych scenach, w Teatrze Wielkim, w Operze Kameralnej, czy na koncertach za granicą. Michał Dębiński właśnie wrócił z Węgier, gdzie wystawia na operę Gwałt na Lukrecji, w której grał główną postać. Ponieważ ja jestem pomysłodawcą tego koncertu, staram się zawsze dobierać ludzi, którzy przede wszystkim pięknie śpiewają, przede wszystkim kochają to, co robią. I wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Pozdrawiam wszystkich widzów MDK TV, tych, którzy byli dzisiaj na koncercie, a także tych, którzy nie byli, niech żałują i niech przychodzą na następne.